studiów. Wszystkiego dobrego. Kolejni absolwenci opuszczają mury uczelni Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Mieliśmy przyjemność wręczyć dyplomy ukończenia studiów, w tym dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Kierunku fizjoterapia, kierunku pielęgniarstwo i kierunku budownictwo. Za chwilę, bo już o godzinie 16:00 będziemy wręczać dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni, która oferuje pełny cykl kształcenia, czyli studia licencjackie i studia magisterskie. Zapewniamy nie tylko możliwość kształcenia w zakresie wiedzy teoretycznej, ale również kładziemy silny nacisk na zdobycie wiedzy praktycznej. Już dzisiaj wiem, szanowni państwo, kto będzie prezesem, szefem dużej firmy albo sprawował kierownicze stanowisko, bo niektórzy bardzo pewnie podają dłoń. Studenci z panem pożegnali się w dosyć szczególny sposób. Bardzo mi miło z tego powodu, bo to jest duża satysfakcja dla każdego dydaktyka, jeżeli jego praca, jego zaangażowanie, studenci w tak miły sposób potrafią uczcić, podziękować. Ale tak jak wspomniałem już to w trakcie tego spotkania, bez materiału właściwego żaden krawiec niczego dobrego nie uszyje. To była naprawdę wspaniała grupa pielęgniarek, która opuściła mury uczelni, z którą się naprawdę bardzo dobrze pracowało i uzyskaliśmy, wydaje mi się, efekty zamierzone. Studiować zawsze warto i warto w każdym wieku studiować? Tak, zdecydowanie tak. Ja jestem wdzięczna, że uczelnia stworzyła taką możliwość dla dziewcząt w moim wieku, które mają szansę jeszcze się dokształcić, uzupełnić wykształcenie i generalnie czujemy się fantastycznie, bo to jest coś tak niewiarygodnego, że zrobiło dla nas zupełnie innych ludzi. Do tej pory miałyśmy opory przed użyciem komputera, zdobywaniem wiedzy, rozszerzaniem. Zdawało się, że to już nie dla nas, to nas przerasta, tego jest za dużo. W tej chwili to myślimy, jeżeli ktokolwiek może to zrobić, to my też. Tylko powiedzcie co. Mam zaszczyt i przyjemność pogratulować pani, życzyć wszelkiego powodzenia. Dlaczego zdecydowałaś się studiować w Zamościu? Bo to jest piękne miasto. To jest przede wszystkim główny atut. Zdecydowałam się też ze względu na uczelnię. Jestem bardzo zadowolona, to jest przepiękny kierunek, można pomagać ludziom. Ludzie, praca z ludźmi to było to, czego pragnęłam od zawsze i wydaje mi się, że spełniłam się w 100%. Czy warto uczyć się przez całe życie? Trzeba sobie wyrobić w sobie takie poczucie potrzeby i satysfakcji z uczenia, a wtedy to nie będzie uciążliwe.